Dla nas to jest bardzo wyjątkowa chwila. Tak jak powiedział pan naczelnik, rok temu podjęliśmy współpracę i myślę, że będzie trwała bardzo długo. Potwierdzeniem jest to, że dzisiaj przekazujemy najnowsze samochody GLK. To są samochody, które służą GOPR-owi w wszystkich oddziałach. I to jest nasz najnowszy produkt. Założeniem i mottem GOPR-u jest, że używa najlepszego sprzętu. Nam jest tym bardziej miło i cieszymy się, że to jest nowe GLK. Na własne ręce. Mam nadzieję, że to będzie, będzie służyło dobremu. Życzmy sobie tego. Dziękuję bardzo. Naczelnik Grupy Wałbrzysko-Płockiej, Zdzisław Jak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za szansę o tym najnowszym GLK. Dziękuję bardzo. Najlepszego. Dziękuję bardzo. Obok mamy przedstawiciela grupy Tarkonowskiej, kolegę Andrzeja Marczaka, który w imieniu naczelnika grupy Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Kolegę znamy grupa Pieliszczacka i naczelnik Grzegorz Łuczko. Abyście jeździli po asfalcie. Dwa razy brał udział w akcjach. To życzę, żeby się sprawdził, ale żeby było jak najmniej. Wszystkiego najlepszego. Kolejny samochód, grupa Beskidzka, naczelnik Jerzy Ciotła. Bardzo się cieszę. Ja też, dziękuję. To jest super samochód, naprawdę. Naprawdę, dziękuję bardzo. Kolejny samochód. Gospoda. Dziękuję, dziękuję. Widać, że gospodarz. Jak na małysz. Grupa Kowalska, naczelnik Mariusz Szczerowy. Do zobaczenia na bani. Mam nadzieję. Skąd pan wie, że tam takie jest? No? A, to zobaczymy. No, to zobaczymy. Okay. I grupa Jurajska z jej naczelnikiem Adamem Janek-Togenem. Moi ulubieni ratownicy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dzięki serdecznie. Myślę, że wszystkim nam służy, abyśmy nie musieli pana nigdy z niego korzystać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I zapraszamy wszystkich naszych gości do pijalni Wód na tą część oficjalną, czyli Akademię z okazji 60-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak, tak, kolego odbieram. Bardzo proszę, ze względu na szacunek. Odbieram taką malutką. Kamery się rzuci. Stresa złapie. Bardzo serdecznie pragnę państwa poprosić, abyśmy minutą ciszy uczcili tych, którzy w ciągu tych 60 lat byli waszymi kolegami, koleżankami i odeszli na wieczny niebieski spokój, na wieczny niebieski dyżur. Proszę wszystkich o powstanie. Uczcimy minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Zarząd Grupy Krynickiej podjętą uchwałą przyjął w szeregi członków rzeczywistych GOPR kolegów: Adrian Bassa, Karol Bodziony, Dawid Cetmarowski, Łukasz Górzyński, Sławomir Gucwa, Krzysztof Przemek, Marcin Słukowski, Jakub Tora, Mateusz Wiater i Janusz Wódkiewicz. Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody,
bez względu na porę roku, dnia i stan pogody. Stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie. Stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie. I udam się w góry. I udam się w góry. Celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowień statutu GOP. Postanowień statutu GOP. Będę przestrzegał ściśle. Będę przestrzegał ściśle. Polecenia naczelnika, zastępców, kierowników wypraw i akcji. Polecenia naczelnika, zastępców, kierowników wypraw i akcji. Będę wykonywał rzetelnie, sumiennie i gorliwie. Będę wykonywał rzetelnie, sumiennie i gorliwie. Pamiętając, że od mojego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków na znak dobrej woli. Powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki naczelnikowi potwierdzam. Powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki naczelnikowi potwierdzam. Odznaczył krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski kolegę Wojciecha Bartkowskiego. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski kolegów Jana Łuszczewskiego i Jacka Dębickiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski kolegów Aleksandra Chruściela, Mieczysława Wójcika, Jerzego Żaka. O wręczenie orderów poproszę pana Stanisława Rakoczego, wiceministra spraw wewnętrznych. Dziękuję. Dziękuję za te wszystkie lata służby. Życzę dużo zdrowia. Wszystkiego. Dziękuję.
Panie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dyrektorze pana krzyża oficerskiego, Ordera Drogi Obywatelskiej. Serdecznie gratuluję wszystkim za wszystkie lata służby, zdrowia, wszelkie długości. Panie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dyrektorze pana krzyżem oficerskim. Orderu Odrodzenia Polski. Dziękuję ślicznie. Wszyscy lata służby. Zdrowia. Wszelkie możliwości. Dziękuję bardzo. Panie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Deklaruję pana krzyżem kawalerskim. Orderu Odrodzenia Polski. Dziękuję. Wspaniałą służbę. Jeszcze wszystkiego wspaniałego życia. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dziękuję panu krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie dziękuję za wspaniałą służbę. Życzę wszystkiego najlepszego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi kolegów Andrzeja Michała Czecha, Władysława Skoczenia, Krzysztofa Sztafa, Romana Szubrychta oraz Tadeusza Wójcika. Serdecznie zapraszam na scenę. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruję pana Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Cię za wspaniałą służbę. Wszystkiego najlepszego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruję pana Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej. Dziękuję za wspaniałą służbę. Wszystkiego najlepszego. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Dziękuję za wspaniałą służbę. Szczepskiego najlepszego. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Dziękuję za wspaniałą służbę. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Na wniosek wojewody małopolskiego i wojewody podkarpackiego prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi kolegów Roman Hasior, Jerzy Lewiński, Jerzy Rupicz, Andrzej Stefański, Grzegorz Leszek Sus. Serdecznie zapraszam. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Gratuluję. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej gratuluję pana Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Serdecznie gratuluję. Wszystkiego najlepszego. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Serdecznie dziękuję. Wszystkim najlepszego. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Srebrnym Krzyżem Zasługi
serdecznie gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, deklaruję pana Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej. Serdecznie gratuluję. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi kolegów Paweł Januszczak, Mariusz Lijana, Maciej Marek Ludowicz. Dziękuję pana Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za wszelkie pomysły. Szanowny Grupa Chęcka. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Serdecznie gratuluję. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję pana Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Serdecznie gratuluję. Pragnę wyrazić podziękowania panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panom ministrom MSW za to, że byli łaskawi złożyć wnioski o to, by pan prezydent mógł nas odznaczyć i przyznać nam te bardzo wysokie oznaczenia. Przyjmujemy te oznaczenia z radością, ale również z zobowiązaniem. Na przyszłość czeka nas bardzo dużo pracy w Łódzkim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Jesteśmy gotowi do tego, żeby dalej pełnić tą zaszczytną służbę. Te wszystkie odznaczenia nie przyjmujemy tylko do nas. Przyjmujemy to dla całej grupy ratowników Łódzkiego Ochotniczego Pogotowia. Uznajemy, że jest to docenienie ciężkiej pracy, za co bardzo również kolegom, którzy dzisiaj nie zostali oznaczeni, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i na pewno ludzie, którzy potrzebują pomocy w górach, mogą na nas zawsze liczyć. Dziękuję. Serdecznie do. Zależy to u mnie jest. Dziękuję i gratuluję. Nie zarządzam wolnego. Odpinajcie troszkę kolana. Bardzo ci kolego dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Zarządzam wolnego. Zalecam kolegę złotym oznakę. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Serdecznie gratuluję. Wiemy zarządu, wiemy zarządu. Wiem, że złotą oznakę. Dobrze. Serdecznie gratuluję. Wiemy zarządu, wiemy zarządu. Wiem, że kolegę złotą oznakę. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Złoto do złota. Tak jest. W imieniu zarządu głównego
zaleciam kolegów złotą znakę tego, czego pogotowia dla mnie kolegów. Dziękuję serdecznie. Serdecznie ci gratuluję. Dzięki, dzięki. Ale to ładnie dzwoni, jeszcze raz. Na honorową srebrną odznaczam go kolegą. Marek Kamieniecki. Kamieniecki, przepraszam was. Tomasz Kościsz. Roman Hasior. Stanisław Dzierałka. Grzegorz Sus. Grzegorz Maślanka. Przemysław Skoczyn, Tomasz Włoch, Piotr Wójcik, Marcin Nowak, Rafał Borecki, Robert Kogut, Kinga Chowanec, Jacek Sopata, Stanisław Moszczyk. Serdecznie zapraszamy. Drobna torebka Stanisław Moszczak. Przepraszam, ale ja mam pewna wysa. Co do Ciebie ten Stanisław Moszczak? Materiał mam ten sam materiał i mam dobrze na te sprawy. Uwaga, wyjaśnij. Moszczak. A może ja się wypowiem na ten temat? Ja Moszczak, pan naczelnik miał rację. A przecież ja to mówiłam, Moszczak. Moszczak pani ma napisane. No ja jeszcze mówiłam. Ja nie wiem, o co chodzi. To ja też. Panowie, ja nie wiem, co ale mimo wszystko, powiem, już Kratę. Tyle mojego. Dziękuję. Osiem nie braknie. Nie braknie na pisanie. Mam specjalnie wyliczone dla wszystkich. Jedna więcej. Jedna więcej braknie. Dziękuję bardzo. Nikt nie mówił, że będzie łatwiej. Staśmy, jak coś to ja będę. Będziesz odznaką? Tak. Przypniesz sobie ją do na broszkę? Na broszkę? Znaczy specjalne wykręcenie dłuższe. Ja tak mówię. Już mam dość tych kamer, no wywiady, to Linda 2, czy nie? Wiesz, siedzą po oczach, spacją w zaraz.
Co zrobisz? Nie proszę. Żona jest na sali. Czemu mam nocy? A no, bo lepiej jest winy, nie? A to mi dwa? Na jedną i na drugą? No już nie ma nikogo innego. To jest kontrowersyjna postać. Tak. Podobną odznakę. Możemy ci dać szansę. Gratuluję Stasiu. Dziękuję bardzo. W imieniu odznaczonych możesz podziękować. Tak. Ja już tutaj zabierałem głos. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, daj mu się. Tak, tak. Dziękuję bardzo, proszę. Jan Rybalski. Decyzję o nadaniu Januszowi Siemiatkowskiemu członkostwa honorowego GOP-u. Janusz wtedy nie mógł być z nami w Zakopanem. Jest dzisiaj tutaj. Janusz, zapraszamy cię tutaj na scenę. Naprawdę kilkakrotnie, jak nie kilkadziesiąt razy korzystaliśmy z jego pomocy. Także jeszcze bardzo bym prosił o wielkie brawa. Tak jest, tak jest. Proszę. Dziękuję. Koledzy, którzy wypracowali w czasie, tak jak tutaj pan Magda powiedziała, w ostatnich 5 latach najwięcej razy byli brani, najwięcej godzin wypracowali. Dodatkiem do tych tabliczek są takie szkolne drony finansowe do zarejestrowania przez zapajowe.